jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa. Gdy wieją wichry zmian, jedni budują mury, inni budują wiatraki. Bardzo lubimy to przysłowie. To idealnie oddaje sposób, w jaki powstało Tworzę To. Witam bardzo serdecznie. Dwie osoby bardzo sympatyczne, które w książce Coś z Niczego pojawiają się. Angelika Kolebuk i Erwin Galan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No właśnie, moja książka Coś z Niczego, a tu by można było powiedzieć coś z czegoś. Co się wydarzyło w trakcie pandemii koronawirusa w 2020 roku? No w tym roku w zasadzie wydarzyło się w naszym świecie, naszego biznesu, ale też w świecie biznesu na pewno wielu innych osób, dużo zmian. No przede wszystkim trzeba było przeformatować całość gdzieś tam biznesu, ale też przede wszystkim myślenia. No i kiedy wybuchła pandemia, już tak powiedzmy na dobre, ale mam nadzieję oczywiście, że nie, że to się szybko skończy, no to my pracowaliśmy wtedy jako freelancerzy. Ja głównie w marketingu, budując strategię, ale także środowiska, w którym marki mogły się pokazywać. A Angelika? Ja pracowałam jako copywriter freelancer. Tak, i wydawałoby się, że no, pracując w internecie gdzieś tam raczej nie dotkniemy, tak nas nie dotknie ten wirus, powiedzmy gdzieś tutaj biznesowo i powinno być okej, no bo prawda, internet to nie jest gastronomia, no ale też mieliśmy swoich klientów, którzy no, na przykład w moim przypadku byli z branży turystycznej. Tak, no właśnie mogłoby się wydawać, że kiedy się już pracuje w takim trybie zdalnym czy częściowo zdalnym i jakby obsługuje się zlecenia głównie przez internet, to ta pandemia nie powinna być taka dotkliwa i tego lockdownu w ogóle nie powinniśmy zauważyć. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. My te skutki odczuliśmy dotkliwie, no nie mówię równie dotkliwie, ale dotkliwie je odczuliśmy, choćby z tego powodu, że no nasi klienci woleli przeznaczać swoje środki finansowe na zupełnie inne cele niż, tak jak w moim przypadku, pozycjonowanie SEO czy rozbudowywanie blogów internetowych. Mało tego, coraz więcej osób, no w związku z tym, że traciło pracę, przeszło do tego trybu pracy jako freelancer do internetu, co jakby z automatu sprawiło, że tych zleceń stało się coraz mniej i były też coraz mniej warte, bo skoro jest tyle osób gotowych do pracy... No tak, ale to jeszcze trzeba dodać, że właśnie wiele osób bało się wydawać pieniądze, bo każdy nie wiedział, co będzie dalej, więc po prostu rynek stanął i was to też dotknęło. Tak, no chyba każdy pamięta te kolejki do bankomatów, gdzie ludzie po prostu wyciągali gotówkę, no bo może upadną banki, tak? Cały online gdzieś tam, no nie wiadomo, jak to będzie, więc sam widziałem te kolejki. No tak, była ogólna gdzieś tam panika, też właśnie w internecie. No my wyjechaliśmy z miasta, wyjechaliśmy akurat wtedy na wieś, i postanowiliśmy po prostu zebrać myśli, przeanalizować to wszystko, co się dzieje i wyjść z nowym pomysłem, który gdzieś tam się w nas kotłował od jakiegoś czasu. Tak jest. No i przeformatowaliście się. Jak wyglądało to przeformatowanie? My w zasadzie mieliśmy sporo pomysłów, zanim ten ostatecznie, który teraz realizujemy, się ukształtował. No już wielokrotnie gdzieś tam rozmawialiśmy od chyba wielu miesięcy. Więc jakby pandemia była pewnym impulsem dla nas, a jednocześnie dała nam czas, którego już chyba nigdy nie będziemy mieć tak dużo, jak w tamtym momencie. No i postanowiliśmy wdrożyć w rzeczywistość nasz pomysł. Na początku chcieliśmy wykorzystać też nasze doświadczenie freelancerskie do tego, żeby pokazać ludziom, jak zacząć pracować w internecie, ale... No, z różnych powodów jakby zaprzestaliśmy pracy przede wszystkim dla freelancerów, a przerzuciliśmy się na trochę mniejszą grupę, na taką naszą niszę. I to było powodowane przede wszystkim tym, że my jakby oboje czujemy sympatię do artystów i szeroko rozumianej sztuki. I obojgu nam gdzieś tam w duszy głęboko grało, żeby robić rzeczy związane ze sztuką dla artystów i postanowiliśmy właśnie w ten sposób ten nasz pomysł przekierować, przeformatować. Ja też może jeszcze dodam, że ta decyzja o otworzeniu czegoś własnego nam tak naprawdę dała takie poczucie stabilizacji, sprawczości, samodzielności, że kiedy tak ze wszystkich stron słychać tylko strachy coraz większe i my sami tego dotykamy, uznaliśmy, że to będzie najlepsze z możliwych wyjść, po prostu wziąć sprawę we własne ręce, stanąć na własnych nogach, jakby decydować, samemu decydować o tym, jakie mamy zatrudnienie, tak, w jaki sposób pracujemy. Tak, z takiego czysto... A czy trudno było zrobić ten...
Tylko dodam właśnie z takiego czysto biznesowego punktu widzenia, wychodząc na rynek i próbując konkurować z no już dosyć takim intensywnym gdzieś tam no, szeroką grupą ekspertów i materiałów na temat właśnie freelancingu, no to nie byłoby zbyt skuteczne, więc postanowiliśmy po prostu zająć się ludźmi, którzy mają po prostu chęć do zarabiania na twórczości. A ta twórczość może być bardzo różna. Oczywiście może to być twórczość związana z robieniem stron internetowych i copywritingu, ale też ktoś może po prostu coś szydełkować, ktoś może coś malować, no i chce, żeby ta jego twórczość w końcu gdzieś tam przynosiła pieniądze. No i postanowiliśmy się tym podzielić. Jak to zrobić? No i jak to zrobić? Napisaliśmy. Jak można od was się dowiedzieć, jak to zrobić? Tak, najprostszy sposób to oczywiście nabyć nasz e-book, jak przestać tworzyć do szuflady i zacząć zarabiać. No tam jakby poruszamy kwestie nie tylko takie marketingowe, nie tylko takie biznesowe, nie tylko takie sztywno, powiedzmy, techniczne, dotyczące między innymi podatków i zakładania działalności, ale też kwestie psychologiczne, ponieważ ja jestem też z wykształcenia psychologiem i wiem, że to nie tylko wiedza, czysta wiedza jest w stanie nam pomóc jakby pokonać pewne bariery, ale też kwestia odpowiedniego stylu myślenia i odpowiedniego takiego podejścia do biznesu, no, pomaga nam po prostu stawiać dalsze kroki, a wielu ludzi taki niewłaściwy mindset po prostu blokuje. Są pewne schematy, w których funkcjonujemy, czasami myślimy, że no, nie zasługujemy na to, żeby nasza twórczość ujrzała światło dzienne, czasami myślimy, że no, jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że za to nikt nie zapłaci tak naprawdę, że to bez sensu, a są to blokady, które każdy tak naprawdę może pokonać i staramy się zwracać na to uwagę też właśnie w naszej książce. Tak jest. Zdaje się, Tomku, że jeszcze chciałeś zapytać o to, czy trudno było ten pierwszy krok postawić i otworzyć na to nowe rozwiązanie. My jeszcze przed tym nagraniem rozmawialiśmy sobie z Erwinem o tym, że jakby to, co nam bardzo pomogło i co polecamy też innym, to przyjąć takie nastawienie, że może się nie udać od razu i że nie pierwszy pomysł musi od razu wypalić i warto jest się nastawić na to eksperymentowanie, na tą drogę. Tak. Generalnie mamy takie, no wymyśliliśmy sobie, że pomysł to tak naprawdę surowiec. To tak jest coś, tak, z czego można stworzyć fajny biznes, fajną działalność, jakiś fajny projekt, ale tak naprawdę no, surowiec czasami działa tak, że część ulega gdzieś tam no, zniszczeniu, albo trzeba go wyrzucić, albo zrobić z niego coś innego, albo po prostu musi dojrzeć i kiedyś będzie użyty. Tak. Więc wiemy, że trzeba tych pomysłów produkować dużo, trzeba je testować i niekoniecznie przywiązywać się do nich, no bo później w efekcie, kiedy bardzo jesteśmy przywiązani do pomysłu, to bardzo przeżywamy, kiedy się po prostu nie uda. Więc to nie ma sensu. Prawda. I dalej jeszcze można by powiedzieć, że kiedy ten pomysł się nie udaje, to my to traktujemy jak taką osobistą porażkę i tworzymy coś, co jest dobre dla nas tylko i podoba się nam tylko, twórcom tego pomysłu, a niekoniecznie naszym odbiorcom. A trzeba pamiętać, że my jednak nie robimy tego sami dla siebie, tylko żeby też ktoś inny mógł na tym skorzystać. Dla klienta, oczywiście. To na zakończenie naszej rozmowy powiedzcie jeszcze, jak stworzyć coś z niczego, tak jak tytuł książki. My o tym też rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że to nigdy nie jest tak, że tworzy się z niczego, że nawet jeśli nie ma ani środków finansowych, ani za dużo czasu, ani przestrzeni, ani infrastruktury, to tworzymy bazując na własnej wiedzy, doświadczeniu i kompetencjach, a to już jest bardzo dużo. Tak, generalnie nawet jak nie mamy tych kompetencji, to mamy ten czas, który możemy właśnie zamienić na wiedzę, po prostu możemy go wykorzystać, żeby czegoś się nauczyć. Chyba jakiś taki znany milioner kiedyś właśnie powiedział, że jak nie masz pieniędzy, to inwestujesz czas, jak nie masz czasu, to inwestujesz pieniądze. No i coś w tym jest. Dla mnie też bardzo istotne jest to, że trzeba po prostu podjąć decyzję, żeby coś z niczego zrobić, bo w zasadzie każda sekunda może być tą sekundą, w której się tą decyzję podejmuje, no a później trzeba po prostu małymi kroczkami gdzieś tam ten pomysł realizować ze świadomością, że gdzieś tam porażki na którymś etapie niekoniecznie muszą świadczyć o porażce dla całego projektu i nastawić się, po prostu radzić sobie z tymi trudnościami, bo no, generalnie jeśli nauczysz się radzić sobie z porażkami, to każdy nieudany pomysł może być fajną lekcją i kolejnym materiałem do tego, żeby gdzieś dalej się rozwijać, więc decyzja, umiejętność radzenia sobie
z porażkami, pomysły to tylko surowce, no i tak naprawdę pomyśleć, co tak naprawdę jest naszym potencjałem i co mamy, bo niekoniecznie zaczynamy od zera. No, ja powiem wam, że na przestrzeni lat, jak obserwuję siebie, to czasami jak jest jakaś porażka albo coś nie wychodzi, to nagle okazuje się, że po 3-4 latach wracam do pomysłu, ale już z tym doświadczeniem, które zdobyłem na przestrzeni właśnie lat, robiąc inne rzeczy. I to jest bardzo fajne, bo później można taki pomysł ulepić jak plastelinę. Zrobić po prostu coś fajnego z tego, co wcześniej nie dawało jakichś szans na to, że będzie sukces z tego. Zresztą koronawirus chyba to pokazał, mam wrażenie, że nagle się wszyscy musieli przestawić, ale może za jakiś czas, jak wszystko wróci do starego systemu funkcjonowania, to znowu będzie można wrócić na poprzednie tory, ulepszając je o te, które zdobyliśmy w czasie koronawirusa. No my polecamy robienie notatek, żeby te pomysły gdzieś tam były przechowywane. Tak. Czasami mamy takie wątpliwości, czy my nie powinniśmy naszych rozmów nagrywać, bo jak siedzimy sobie zupełnie luźno, nie myśląc o pracy i rozmawiamy o jakichś pomysłach, to żal, że one są nie zapisane. Ale później zapisujemy. Tak. W notatkach jednak. No. Z dyktafon. No, może nagrywajcie, może to będzie jakiś super pomysł programu na YouTubie, który zyska bardzo fajną popularność. Zachęcam was, jak wiecie, jestem specjalistą od wideo, więc każdego zachęcam do tego, żeby nagrywał ciekawe rzeczy. Tylko musicie znaleźć sposób na to, jak ustawić kamery, żeby je aktywować i żeby nie czuć, że one są blisko was, bo wtedy stracicie tą naturalną, ten naturalny sposób rozmawiania między sobą i to już zacznie się takie rozmawianie pod kamerę. Jak to zrobić? Zgłosimy się do ciebie na konsultację. Koniecznie. Ale nie, poważnie mówię, naprawdę, to jest w ogóle super, bo można by z tego zrobić naprawdę fajny program. Mamy takie doświadczenia z prowadzeniem live'ów dla naszych grupowiczek, bo prowadzimy też taką grupę wsparcia edukacyjną na Facebooku Wyjdź z szuflady, zarabiajmy na twórczości. I my robiliśmy taki cykl webinarów co poniedziałkowych i najlepsze, jakie nam wychodziły, to były właśnie takie, do których byliśmy przygotowani na zasadzie punkty, które musimy powiedzieć i ze sobą rozmawialiśmy po prostu. Albo bardzo taki mocny temat, który nas gdzieś tam od środka rozpiera, tak. I w zasadzie bez przygotowania, tylko odpalenie kamery i okej, nie? To też wtedy najlepsze wychodziły chyba. To trzymam kciuki, chętnie będę podglądał. To na zakończenie powiedzcie jeszcze, jak możecie nam pomóc, nam wszystkim, którzy oglądają teraz. No pomagamy wyjść z szuflady. Tak jest. Wszystkie te problemy, o których Erwin mówił, te przekonania, które nas blokują przed postawieniem pierwszego kroku jakby na swoim, opisujemy w książce. My bardzo się staraliśmy, żeby ta książka była mocnym wsparciem, żeby była taka bardzo empatyczna i żeby odwoływała się do rzeczywiście istniejących problemów prawdziwych ludzi. My tak o tym właśnie myśleliśmy i też to właśnie słyszymy w feedbacku, że to wsparcie jest bardzo ważne, że te kwestie psychologiczne, o których my mówimy, są bardzo ważne i staramy się to robić jak najczęściej, cały czas pamiętając, żeby to jednak był jakościowy content i żeby on był autentyczny, jakby zgodny z naszymi wartościami i etyczny, bo na tym nam bardzo zależy, żeby nie wykorzystywać słabości innych ludzi, tylko żeby jednak starać się im te słabości pokonywać, żeby ich odważać. My mówimy o sobie, że odważamy. Odważamy do biznesu i oczywiście można nas znaleźć przede wszystkim na stronie www.tworzeto.pl. Tam są nasze materiały, nasz blog, nasze kursy. No i wiem, że czasami mogą to być materiały, które nie są takie oczywiste, bo wyszliśmy z założenia, że nie dajemy łatwych rozwiązań, bo czasami można się po prostu na nich bardzo przejechać, a lepiej temat poznać konkretnie od podszewki i nauczyć się małymi kroczkami iść do przodu. No i tak staramy się do tego podchodzić i oczywiście zapraszamy do nas. Tak jest. Zapraszamy i odsyłamy tworzeto.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Angelika i Erwin. A to imię jest bardzo nietypowe, Erwin. Ale piękne. O, dziękuję. To jest imię. Bardzo ładne, ale nietypowe. Tak, to jest imię właśnie, to nie jest polskie imię, z pochodzenia germańskiego, chociaż bardzo popularne na Litwie, ale to po prostu sąsiedzi rodziców właśnie z Niemiec kiedyś podrzucili taki pomysł i już tak zostało. Jestem Erwin. Bardzo dziękuję. W takim razie jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam. Tworzę to.pl, odsyłamy i zapraszamy. Dziękujemy.